dziękuję bardzo serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Mimo tak trudnego pod względem Maury dnia, konferencja prasowa wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmadzińskiego, naszego kandydata na prezydenta, a także szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego w towarzystwie, jak Państwo widzicie, pani poseł Jolanty Szymanek-Deresz, ale o tym pan marszałek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pierwsza ważna decyzja. Jola, stań tak, żeby było widać. Jestem na marszałku, panie prezydencie. Pierwsza decyzja, pierwsza dobra decyzja. Jestem do niej przekonany. Decyzję podjąłem po wielu konsultacjach, po rozmowach z Grzegorzem Napieralskim, z wieloma innymi osobami i żadna z nich nie miała wątpliwości, że Jolanta Szymanek-Deresz będzie bardzo dobrym szefem sztabu kampanii wyborczej, mojej kampanii wyborczej. Jest osobą znaną, rozpoznawalną, co jest bardzo istotne. Jest osobą dynamiczną, jest osobą kompetentną. I to, co ważne przy projektowaniu tego typu kampanii, to ma za sobą wiele lat bardzo udanej współpracy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, a przecież najistotniejsze jest pokazywanie i budowanie wizerunku prezydentury, czyli korzystanie z tego wielkiego zasobu, jakim jest 10-letnie doświadczenie prezydenta, kogoś, kto faktycznie pełnił ten urząd, kto realnie zderzał się z wieloma problemami, kto realnie musiał współpracować z różnymi rządami, z ludźmi o różnych charakterach. I to wszystko jest wiedzą i doświadczeniem Jolanty Szymanek-Deresz. W związku z tym, oprócz innych cech, które posiada, zdolności organizacyjnych, a także sama sprawdzała się w kampaniach wyborczych, sama uczestniczyła w kampaniach wyborczych i za każdym razem udanie, to wszystko pozwala mi mieć pewność, że w Jolancie Szymanek-Deresz będę miał ogromne wsparcie w tych niełatwych miesiącach, ale patrzę na to optymistycznie właśnie dlatego, że dokonałem takiego wyboru. Bardzo proszę, szefowa sztabu. Panie marszałku, bardzo dziękuję za te słowa. One mnie zobowiązują i ja chcę Państwu powiedzieć parę słów o takim bardzo ogólnym zarysie naszej kampanii, o pewnych celach, ramach. Przede wszystkim będzie to kampania bardzo profesjonalna. Tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej spośród partii funkcjonujących na naszej scenie miał okazję przeprowadzić najwięcej kampanii wyborczych i to nasze doświadczenie spożytkujemy i ono będzie skumulowane w tej kampanii, która dzisiaj dla nas jest oczywiście najważniejsza, biorąc pod uwagę nasze problemy partyjne, które mamy już za sobą, czyli ten czas dobry na nas czeka i chcemy właśnie jak najlepiej ten czas wypełnić naszą kampanią. Więc kampania profesjonalna, kampania również bardzo merytoryczna, co nie znaczy, że to będzie kampania tylko programowa, bo to jest oczywiste, że w kampanii będziemy prezentować program prezydencki, program również lewicowy. Ale będzie to kampania, która będzie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk. I w tym będzie właśnie zawarty ten akcent merytoryczny, że nie będziemy operować tylko hasłami, ale będziemy się zwracać do grup o określonym profilu, żeby wsłuchać się w ich oczekiwania i potem móc im sprostać. Będzie to kampania, w której będziemy chcieli przywrócić podstawową wartość polityki, która zostaje zatracana na naszej scenie politycznej, a mianowicie bezpośredni kontakt, kontakt z obywatelem, kontakt z człowiekiem, kontakt ze społeczeństwem. Nie tylko poprzez konferencje prasowe, briefingi, poprzez media, ale poprzez bezpośrednie wysłuchanie problemów, wysłuchanie oczekiwań. A więc kampania, która w centrum swojego zainteresowania stawia, tak jak lewica, człowieka. Nie mechanizmy państwowe, nie mechanizmy rynkowe, ale potrzeby, oczekiwania każdego obywatela, każdej grupy społecznej, każdego środowiska. Będzie to też kampania, w której będziemy unikali akcentów negatywnych.
Nasza kampania będzie kampanią postępową, to znaczy będziemy patrzyli tylko i wyłącznie w przód, będziemy patrzyli w przyszłość, będziemy przedstawiali wizję naszej prezydentury, wizję funkcjonowania państwa. Nie będziemy, będziemy starali się unikać rozliczeń partyjnych, rozliczeń historycznych. Naszym celem pokazanie jest, jak lewica, jak prezydent lewicowy może sprawnie zarządzać i funkcjonować jako najwyższy przedstawiciel państwa. Nasza kampania będzie również prowadzona w takim mechanizmie sprzężenia zwrotnego z kampanią samorządową, bowiem prezydent lewicowy chce pokazać, że potrafi myśleć o państwie w tym wymiarze z pułapu najwyższego, z Pałacu Prezydenckiego, z fotela prezydenckiego, ale również będzie chciał wykazać się znajomością funkcjonowania władzy na szczeblach lokalnych. Będziemy chcieli połączyć tę kampanię tak, żeby właśnie ją spotęgować w interesie oczywiście społecznym, bowiem zaangażowanie tych wszystkich, którzy będą kandydowali na stanowiska radnych, na wszystkie stanowiska samorządowe w kampanii prezydenckiej, wesprze tę kampanię, jej przysporzy, a również kampania prezydencka będzie wspierająco oddziaływać na kampanię samorządową. Jesteśmy na etapie przygotowywania oczywiście całej strategii, harmonogramu naszych prac, ale dzisiaj chcemy zapewnić Państwa, że będzie to kampania niezwykle profesjonalna i prowadzona z wielkim zaangażowaniem, z wielką determinacją, a przede wszystkim z ogromną wiarą w zwycięstwo. Dziękuję bardzo pani minister i szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę. Jolanta Szymanek-Deresz to symbol rzetelności, uczciwości, ale przede wszystkim symbol pokazania, że nasz kandydat na prezydenta to osoba, która ma na celu dobro państwa, a nie interes partyjny. Jolanta Szymanek-Deresz to gwarant bardzo spokojnej, merytorycznej kampanii wyborczej. My boimy się, że dwie partie dzisiaj tak konkurujące na rynku politycznym, kłócące się i spierające się tak naprawdę o własne partyjne interesy, oddaliły od siebie wizję nowoczesnego państwa, które odgrywa wielką rolę w Unii Europejskiej. Doświadczenie Jolanty Szymanek-Deresz w Kancelarii Prezydenta i jej zaangażowanie w parlamencie pokazuje jedną rzecz, że dzisiaj wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą się gromadzili ludzie, którym interes państwa jest sprawą nadrzędną. Wierzymy bardzo głęboko i jesteśmy przekonani, że Jola Szymanek-Deresz, nasza koleżanka, ale przede wszystkim znakomity fachowiec, poprowadzi bardzo dynamicznie tę kampanię wyborczą. Jesteśmy pierwszym znaczącym ugrupowaniem, które powiedziało: tak, mamy kandydata na prezydenta. Dzisiaj mówimy, jest szef sztabu, jest osoba, która tą kampanią pokieruje i będzie rzetelnie przekazywać informacje wszystkim naszym obywatelom, jaki to jest kandydat, jaki ma program, jakiej chce Polski. I to będzie informacja rzetelna, a nie propagandowa, jak w innych przypadkach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przejdźmy do pytań. Proszę. Pytania? Wszystko jasne? Dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo. Życzymy. Dziękujemy bardzo.